No i dobry, dobry, szary. Szary wita, szary wita. O, jak szybko się załadowało. Słuchajcie, my mieliśmy tej pindy tu szukać. No właśnie, ona jest gdzieś tam na dole, nie? Ta. No właśnie, o, kurde, są znowu tymi piździkami tutaj. Ale ja bym sobie chyba... Oj, dzisiaj leniwa niedziela. Ja bym sobie co innego zrobił, bo tej pindy tam będziemy szukać i jej nie znajdziemy. No to może zrobimy, co? W tym porcie. 2 dni już pewno minęły. Mapa, gdzie to jest? No to dzida. Tam dzisiaj pewnie kilka zadań zrobimy, bo to tam... Są takie krótkie jakieś. Albo i jedno zrobimy, nie wiem. Dalej, wczytowywuj się. Czy jakiś odcineczek na poniedziałek wieczór nagra. W tym forcie to nie było właśnie to, że oni nie... Wszyscy zginęli. To wszyscy gdzie? Zobaczcie jak ładny teraz, nie? Nie znam go. Tu mi ktoś mówił o tym synu, że zaginął. Hank. Masz coś na wymianę? Pewnie. A. Jestem pewien, o jest, ukończono. Że podzielisz się ze mną czymś niezwykłym. Na tym przecież polega porządny handel, racja? Bardzo mnie ciekawi, co mi dziś przynosisz. Porozmawiajmy o Eleksie. Masz trochę? Pytrych mu mogę. To najlepsze, co jesteś w stanie w tej chwili zaproponować. Nie zdobyłem nic ciekawego. Nic się nie stało. Zobaczymy innym razem. No a dam mu tego Alexa, zobaczymy. Jeśli właśnie na tym ci zależy, to owszem, coś tam się znajdzie. To właśnie chciałem usłyszeć. Mało jest na świecie rzeczy bardziej fascynujących. Zrobiłeś na mnie wrażenie. Wiesz, co przypadnie mi do gustu. Za to ja mam coś dla no, ciebie. No, opłaciła się ta wymiana. Prawda, zaraz zobaczymy gata? Zresztą, bo nie wiem. Trochę to ciężkie, ale ci się spodoba. Złota sztabka. Pewnie, ale przecież mi tego nie dasz. Ależ dam. I tak trudno byłoby znaleźć na to chętnych. Podobno złoto wykorzystuje się do produkcji elektroniki. Bez wątpienia ci się przyda, prawda? Tylko klerycy przepadają za takimi rzeczami. Na razie przypominam, że jesteśmy neutralni. Nie przystąpiliśmy do żadnego obozu. Vivien. Dobrze ci za to zapłaci, gwarantuję. No to idziemy. Nie pozwól się zrobić w konia. Przemyśl cenę, weź minimum 1000 kryształków. Dlaczego sam nie sprzedasz? No, sztabka złota. Widzicie, jakie fajne zadanie na odcinek? To kwestia logistyki. Takie długie podróże zwyczajnie mi się nie opłacają. Gra jest niewarta świeczki, a szczególnie mojego życia. Poza tym, ludzie potrzebują mnie na miejscu. A to się liczy bardziej niż jakikolwiek interes. Czy wkrótce znów pohandlujemy? No, oczywiście, ale trochę później. Potrzebuję czasu. Niczym się nie przejmuj, świetnie nam idzie. Jeszcze się zobaczymy. No i gita. Nim się obejrzysz, znowu ubijemy jakiś interes. No to do Vivien, ale tu jeszcze się przejdę, zobaczę co tu jest.
Ja tu gdzieś wtedy tego chłopa gdzieś znalazłem. Co mi opowiadał, że niby... Stój! Do górnej dzielnicy fortu wstęp mają tylko szanowani obywatele oraz tacy... Jak w starym dobrym gotiku. ...bezpośrednie zaproszenie od naczelnika Szczura. Dopóki nie przedstawisz, co cię tutaj sprowadza, nigdzie nie wejdziesz. No ja nie chcę. Stary dobry gotik, nie? Co za miejscowa? Ja tam byłem? Chcemy zobaczyć? Żeby mnie tu co nie napadło, aby... Ten plecak też musimy rozwinąć, bo tak mało... Ty mocy... Nie wiem, czy ja to już eksplorowałem, czy nie. Ten klucz można by było wziąć, ale... Wiecie, człowiek już nie pamięta, co eksplorował, co nie. Jakieś centrum dowodzenia. No zobaczcie, za darmo. Za darmo, ognista duża, dusza, jak dysza, dysza, przepraszam. Czy za tychę? Kurde, jak mnie to zawsze... Kurde, jak człowiek nie może trafić tam. A udało się? Do, o właśnie. To jest to. Rakiety i pasuje. Pieseczki? Alex. Nie, to nie był Alex. Topór bojowy, widzisz na to? No i pasuje. To miejscówka, dobra. Do tej Vivien trzeba iść, a tu jeszcze z tej strony coś jest? To piszę jak nie wiem co. W tym samochodzie coś będzie. Nic nie było. Tam jakiś kocur biega do rozwalenia. O, a ci co to? A, handlarze, dobra. Ja się zlinkuję. Myślałem, że coś poważniejszego, a to handlarze tylko. A tu coś jeszcze? A, taśma. Miotła. Ogółem sporo sprzętu. Tu następnie na handlarze? Tam coś na czerwono się świeci, nie? Ile jest tego towaru tutaj do zgarnięcia, co? Przeklęta infekcja. Kurwa. O, ale jazda. Porobieni. Co to dla nas było? Jeszcze tych dwóch bym zgarnął, masz kupi. Tu się zaraz coś przypierdoli, jak nic. Co ty tak trzeszczy tutaj? Kurwa, już sen.
Dobra, ten leży. Gdzie on lato tam? Jednił. Daj, już końcowa. Dobra, za pierwszym razem tutaj. Dobra, wiesz towar. Czy przyda? I tak samo, do tej Vivien idziemy, nie? Tylko tam jeszcze jeden został do zabicia gdzieś. No masz. Nie to, to. Czy on zanim doleci, to już nie będzie żył tutaj. O, zobacz. Tak elegancko. Szary, ale sztucznie wydłużasz odcinek. Miałeś iść tam do jakiś. No ale już się człowiek może w miarę spokojnie przemieszczać, nie? Dobra. Gdzie jest ta Vivien? Dziennik Bridget Jones. Misje ukończone są, w ogóle po co mi się to otwiera, to ja nie wiem. Musimy coś z tymi głównymi misjami zacząć robić. Kaja. Falk. Ja tylko bym chciał sprzedać u kleryków ten... O, właśnie. To jest, tu jest ta. To sobie zaznaczymy. A potem to chciałem zobaczyć z tym, czy Dex uciekł. Wiedza to potęga. O, właśnie. Dobra, a tu mamy zaznaczone. Zagadamy tylko z nią. Zagadamy z nią i idziemy tam to robić. Zawsze to jakieś tam, wiecie, parę tych punkcików misji zrobione jest, nie? Najmniej 1000, pamiętacie? Tak powiedział. 1000 kryształków za to, najmniej. Jeśli chcesz coś kupić, odwiedź moich handlarzy. Bardziej sprzedaż. Sprzedadzą ci wszystko, co tylko mogą. Nie po to tu przyszedłem. Czego zatem tutaj szukasz? Rozglądam się tylko. Dobrze, akurat jestem zajęta sortowaniem i racjonowaniem zapasów, więc jeśli nic cię tu nie interesuje, zostaw mnie proszę w spokoju. No dawaj nam opcję, no. Co o tym sądzisz? Niech no zobaczę. Pokaż. Co on tak się cieszy? Podał ci to badziewie. Weźmiesz to ode mnie? Skierowano mnie prosto do ciebie. I co niby zrobię z jakimś bezwartościowym żelastwem? Bezwartościowym? Przecież to złoto. Naprawdę? Przejrzyj się, to pomalowane żelazo. Nawet nie wiem, czy do końca czyste. Ktoś cię orżnął. O, to gnojek. Jesteś pewna? Nie mam ani cienia wątpliwości. Będziemy musieli na niego wrócić. Muszę jednak przyznać jedno. Fałszerz, który to wykonał, to mistrz w swoim fachu. Czyja to sprawka? Pewnie kogoś, kto mnie zna, co? Przedstawił się jako Hank. Nie kojarzę. Hank Moody? Ale kto podałby w takim przypadku swoje prawdziwe imię? Tak czy owak, uznał mnie za pierwszą, lepszą, naiwną. Nie podejrzewał tylko, że nie posłał cię do zwykłej handlarki. Nie brak mi doświadczenia w takich sprawach. Pośpiesz się, a nuż go jeszcze złapiesz. No zaraz go złapię. Gdzie to było? Zaraz dzida na niego idę tej. Ja mnie tu oszukał. Jecha mu do... O, już na skróty lepa. Raczej już tu nie wrócą.
O, widzę, że nie stoi. Ani śladu Henka. Może któryś z uzdrowicieli coś wie. Dalej, gadaj, gdzie jest Henk? Wiesz, gdzie jest Henk? Twój zwierzak? Lepiej, aby nie kręcił się w pobliżu. Jeśli zanieczyści którąś z moich fiolek lub nalewek, to będzie twoja wina. Chodzi mi o handlarza Henka. Handlarza Henka? Pierwsze słyszę. Na pewno go znasz. Chłopcze, gdybym ci powiedział, że wynalazłem kamień filozoficzny i mogę teraz tworzyć złoto... Nawet Harry Potter by nie uwierzył. Byś uwierzył? Jeśli ktoś taki naprawdę istnieje, to go tutaj nie ma. Mimo to, najprędzej znajdziesz go wśród ludzi Baxtera. Nie z nami. Zrobił mnie w konia po prostu. Gdzie są ludzie Baxtera? Już tam idę. O, wytargam go, kurde. Ej, poczekaj chwileczkę. Wszystko gotowe. To nie gadaj tyle i pokaż mi ją. Nie chwaląc się, przyznam, że jest przepiękna. Nazwałem ją nóż do masła, ponieważ wchodzi we wroga jak gorący nóż w masło. Serio? Ale jaja. Ciekawe, czy to będzie dobre. Jeśli chcesz, daj jej inne imię. Niewiele mnie to obchodzi. Na co czekasz? Wypróbuj ją! Gdy będziesz miał okazję ją sprawdzić, powiadom mnie, jak sobie radzi w walce. Ja już zmykam. Ten projekt zajął mi wiele czasu, więc zalegam z robotą. Do zobaczenia wkrótce. Ja pierdziu. Co to za broń? Mogę ją... O kurde. No to ja teraz już tu nie mam żadnej lepszej broni. Tutaj go nie będę wyciągał, ale... Jaka kosa tej. Jeszcze mogę osadzić w niej ten. Ale idzie, ale tnie, uff, Jezu. Co tam we mnie? Kurde, na liścia padnie. Co to za... panie. Zaraz pójdziemy do tego Baxtera, ale... Ja myślałem, że to jest jakaś ta... No wiecie, o co chodzi. Jaskinia. Do zaeksplorowania. Już chciałem ją zaeksplorować, ale... To jest stara winda? Wódka. Książę padł. Port padł? Bani padli? Berserkowie rządzą w Magalanie? Wierutne kłamstwo. Przyjdź do krateru i dąż do nowego księcia. Pokażemy ci prawdziwą wolność. Masz informacje? Masz broń? Zapłacimy za wszystko, z czym przyjdziesz. Banici powstają na nowo. Baxter, książę. Ej, no a ja nie mam teraz iść do Baxtera właśnie? A tu jest... Aha, nad nami jest ten, dobra. Teleport. To prawie brzmiało jak ogłoszenie z fotowoltaiki, ale... Fajne te cienie tutaj, nie?
Dobra, tu coś tam sobie zbieramy. Chyba się odkręciłem. O kurde, nie, to jest... O kurde, tam żygle czymś. Oj, dawaj go, bo mnie zabije. Nie to to, leczymy się. On mnie coś będzie strzelał? Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się. No nie gadaj. Gdzie jest ten? Kurwa, ktoś coś strzela. Nie damy rady. No nie, no zabij mnie. Ej, ja bym już miał pół życia, ja bym go... Nie, no ja bym go klepnął przeca. On już pół życia miał. No ale to mnie, wkurzył mnie teraz. Ej, jedziemy, dojedziemy go. Dojedziemy go, bo mnie wkurzył. Ej, no i właśnie, i teraz nie przeczytamy tego. Przeczytali już. Przeczytali, dobra. O kurde, szary. Dobra, wali se te i lecimy tam. No wkurzył mnie ten chłop, nie? Najpierw sobie tam dygniemy tego tutaj. Nie ten ty. Dobra. Tam jeszcze jest jeszcze to wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. Tego kolosa z łuku walnę? Coś mu tam zabiorą, ale... On mi dygnął tutaj. Z tego. Kurwa, ale on ma cela tutaj. Lecz się. No nie wierzę, kurwa, już się leczyłem, no. Ale mnie teraz wkurzył, tej. No wkurzył mnie, ale mnie tak wkurzył. Zaraz go tu dygniemy, go zaraz, bo... On mnie jak zapierdolił, to nie robi. No, jak on tu trafił przez to? Mi to lata ta myszka. Ale wleć się.
pierwszym razem tam. Żyje, to myślałem, że to nie żyje. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. No ale fanty bierzemy, to już oczywiście. Taka jest muza, jakby tu rzeczywiście coś było jeszcze. Aż piwora nie chcę, dobra. Co tu mamy ciekawego? Fragment mapy, o! Halo? Hej! Ile razy ci mówiłem, że tych odbiorników nie wolno wyłączać? Jesteś naprawdę niemożliwa. Jak ja mam się teraz z tobą dogadać? Typowa baba. Trzeba było iść ze mną. Dawno siedzielibyśmy w domu. Przynajmniej udało ci się postawić na swoim. Jak zwykle. Znikam na jakiś czas. Obyś dostała tę wiadomość, zanim znowu odwalisz coś głupiego. No normalnie. To schowamy. A, to jest ten. Ten to nie chce wyjdzie. No i co, i to wszystko? Do środka coś? Safe, no i tak nie mam. Czego nie mam? No nie mam tam, wiecie, kodu. Jakiś złom może? Nie ma złom. Co będzie na samej górze, słuchajcie? Wykryto odbiornik radiowy. Próbuję nawiązać połączenie. Chcesz skomunikować się z technologią ze Starego Świata? Potwierdzam. Zwiększyłem siłę sygnału. Szansa powodzenia wzrosła. No tam teraz nie widzę jeszcze. Skoro tak mówisz... Rozpoczynam pierwszą próbę połączenia. No połączaj się. Chyba szumy jak w mojej fabii. Nawiązano połączenie. Szukam danych. Znaleziono jeden nienaruszony plik. Rozpoczynam odtwarzanie. Waniliowa chmurka babuni. Szklanka śmietany. Szklanka mleka. 2 łyżki cukru. Groni? 3 łyżki brandy. 1 torebka budyniu w proszku. Wsypać budyń do miski. Groni! Odtwarzanie przerwane. Te informacje raczej w niczym nam nie pomogą. To był przepis. I tak już nie istnieje. Kurwa, spadnę się zabiję i chuj. Jezus Maria. No. No właśnie tam, popo. Dobra, ale ja muszę się jeszcze tego, bo tam jakbyśmy padli, to... Musimy tam wliść. No chytaj się, hopo. Dobra, tu sobie zapiszmy, bo tu jest dosyć wysoko. Jest szansa, jest nadzieja. O kurwa! Dobra, jest nadzieja, dobra, jest, fajno. A tam będzie wielkie gówno na górze. Za chuja, bo tak zawsze jest. Jeśli uda mi się zejść w jednym kawałku, to dostaniesz po łbie. Mimo to chyba coś ci się nie śpieszy, by się tu dostać. Teraz muszę się wdrapać na górę i sama zreperować nadajnik.
Typowy facet. To już do góry nie blizę. Oby chociaż ta wiadomość gdzieś dotarła. No tam do góry nic będzie nie ma. To przynajmniej oznaczać, że się nie narobiłam na darmo. Już się zawsze nadzieję na coś. No ale dobra, tam do góry już nic nie ma. Dobra, ciśniemy do tej gigien. Ale sobie ładnie ten obszar przeszukaliśmy, to trzeba przyznać. Chociaż tamto miejscowa też się dobrze zapowiada. Tam i tam, nie? Co to za miejscowa? Na co ja patrzę? No to ruiny kopuły. Aha, no to my mamy gdzieś tam, dobra. A gdzie jest ta Vivien? To nam pokazał tą Vivien? Aha, no jest ta Vivien zaznaczona, dobra, okej. Okay. Mapa. Ciśniemy do tej Vivien. Wyjaśnić sprawę do końca. Przecież nie, miałem z ludźmi tego pogadać, Baxtera chyba, w sumie. No tak. Tak, tak, no, tak było. Tu już jest dużo tych nauczycieli, nie? A ja mam jeszcze w kij dużo punktów do levelu. Kurde, coraz więcej tej. Ciekawe z jakim levelem ludzie kończą gierkę, nie? Już mnie tu konia zrobił, no da. Cholera, gdzie ja to podziałem? Z nim ma gadać? No dalej, Crane. Nie strasz ludzi! Czego ty ode mnie chcesz? Niczego nie mam. Po co te nerwy? Dokładnie, po co te nerwy? Nerwy? Jakie nerwy? Nie, ja po prostu zgubiłem coś i tyle. Co ci zginęło? Słuchaj, nie teraz, jasne? Wróć jutro, dobra? Spokojnie. Powiedz, o co chodzi. Bystry z ciebie gość, co? Nie przyda ci się parę kryształków? A kto by pogardził odrobiną kasy? No ale tego Henka tam szukamy. To słuchaj, jak tylko cię zobaczyłem, wiedziałem... Tego Baxtera. Że zgodzę się na twoją propozycję? Dokładnie! Znowu go zgubię teraz. Parę drobnych spraw, a wzbogacisz się o 100 kryształków. Zobaczysz, raz, dwa się ze wszystkim uwiniesz. Obiecanki, cacanki. Nigdzie nie obłowisz się szybciej. Żartujesz? Za 100 kryształków? Bym nawet się nie schylił. No tak, co mi odbiło? Myślałem o 200 kryształkach. Zastanów się, to interes życia. Kilka sprawunków i zaczniesz opływać w Eleksit. Ja już opływam w Eleksit. Coś mi tu śmierdzi. Nie mieszaj mnie do tego. Przyjmij chociaż te kryształki. Za co? Dlaczego? Pomogą ci o mnie zapomnieć, jak stąd wyjdziesz. Pasuje mi to. Nie do końca wiem, o co tu chodzi. Skup się. Na pewno gdzieś tu jest. Co za burdę? To jest safe, ale... Czego on się tu chycił, to ja nie wiem, nie? Czy tu gdzieś jest? Kogo tu ja szukam? Czemu ja go nie mogę tu znaleźć, powiedz sam.
Co to mam za cel misji tej? Niby jest. No i niby tutaj ma ktoś być. A może rzeczywiście mu trzeba coś tutaj. Czy mu trzeba pomóc? Na dole pusto. Ej, Henk jest. Dobra, jest Henk. Cześć. Nareszcie. Wszędzie cię szukałem. Znamy się? Nie zgrywać. Ja pierdolę. A, no tak. Frajer z fortu. Przestałeś się spoufać. No i Henk chyba straci nie życie. Dalej. Gówno możesz ode mnie chcieć. Oddawaj mi moje kryształki. Już. Masz i idź wypłakać się dziwką. To koniec naszych interesów. Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, to ci nogi z dupy powyrywam. Come on. Czy od początku mnie okłamywałeś? Co to w ogóle za durne pytanie? Oto prawda. Celowo wpadłem na chwilę do uzdrowicieli. Łatwo tam znaleźć jeleni twojego pokroju. Jak człowiek się czymś martwi, to staje się naiwny. Wystarczyło cię wypatrzeć i powiedzieć to, co chciałeś usłyszeć. Nawiasem mówiąc, nie przewidziałem, że tak szybko mnie zdemaskujesz. Ale niewiele na to poradzę. Twoja strata. Po prostu nie rozumiem, po co miałbyś mnie tak oszukać. Bo temu światu potrzeba takich artystów jak ja. Ktoś w końcu musi wykorzystywać takich naiwniaków jak ty. Proszę, dostałeś ode mnie cenną nauczkę. A teraz mi ładnie podziękuj i spadaj. No chyba nie. To był twój ostatni numer. Ach, jak to niby załatwisz? A myślisz, że oszustwo to najgorsze, na co mnie stać? No to się kurwa mylisz, baranie. Chodź tu! No i co, po co ci to było, Henk? Henk mnie wkurwił i po prostu tak się kończą i... A ty co się patrzysz? E? Też chcesz? Łeb? No. Niech każdy wie, jak się kończą interesy, takie o szemrane interesy. Kurwianie szarego. Tak właśnie to jest. Tak się to kończy. Dobra, słuchajcie. Załatwiliśmy to. A mamy jeszcze coś w tym dzienniku z tym Henkiem? Nie. Kończyło się. No i dobra, słuchajcie. Tak zrobimy. Tak zrobimy, że po prostu... Fragment mapy. No, prawy górny róg. Mapa śródziemia? Na następnym odcinku zrobimy wiedza to potęga. To zadanie zrobimy. Zaznaczymy sobie na mapie, gdzie to jest. O, i to będzie coś fajnego, na pewno. Tu będzie tekst. Sobie pójdziemy tutaj. Już sobie pójdziemy, od razu sobie pójdziemy. Teleportujemy, żebyśmy byli bliżej. I ja dziękuję za odcinek. Pamiętajcie, tak się kończą, tak się kończy wszystko, jak się zadziera z szarym, się chce zrobić uja szarego,
Szare się da zrobić raz. Wydajcie. To za kraina. Ja wiedziałem, że coś tu idzie. No trochę mi zniszczenie podskoczyło, no ale trudno. No trudno. Dobra, i w następnym odcinku sobie pójdziemy. Idziemy sobie tego Dexa szukać, zobaczymy jakąś tam misję główną trzeba ruszyć. Póki co trzymajcie się, dziękuję serdecznie, widzimy się na live'ach, widzimy się na odcinkach, trzymajcie się. Udanego jeszcze długiego weekendu. Bye.